Damazy urodził się około 305 roku w Rzymie. Był synem Antoniusza, Rzymianina pochodzenia hiszpańskiego, kapłana, a może nawet biskupa. Celibat bowiem w owym czasie nie obowiązywał jeszcze tak ściśle, jak jest to obecnie. Rodzina Damazego musiała być na wskroś katolicka, skoro również jego siostra, Irena, odbiera chwałę ołtarzy. Za papieża Liberiusza Damazy był najpierw diakonem, a później prezbiterem. Wraz z nim udał się na wygnanie, na które papież został skazany przez ariańskiego cesarza Konstansa. Po powrocie do Rzymu Damazy poparł antypapieża Feliksa II. Śmierć Liberiusza spowodowała jednak krwawe zmagania o godność papieską. Grupa zwolenników Liberiusza zgromadziła się w Bazylice Juliańskiej, wybierając i konsekrując diakona Ursyna. Większość kapłanów i wiernych opowiedziała się natomiast za Damazem. Doszło do krwawych walk. Damazy zajął bazylikę na Lateranie i w 366 roku został konsekrowany. W ciągu 18 lat pasterzowania uczynił wiele dobra. W tym czasie szerzyły się liczne herezje, między innymi arianizm, macedonianizm, lucyferanizm, pryscylianizm i apolinaryzm. Błędy były nieraz tak subtelne, że trzeba było być wybitnym teologiem, by odróżnić je od prawdy. Błędnowiercy ponadto szukali zawsze oparcia u cesarzy. W swoich 10 listach do biskupów wschodu Damazy wyjaśnił doktrynę katolicką wobec ówczesnych herezji. Na szczęście panował wówczas Teodozy Wielki, który ze względu na przyjaźń, jaką żywił do świętego Ambrożego, wspierał mocną ręką również papieża. Dla potępienia błędów i wyjaśnienia nauki Kościoła papież zwołał dwa synody do Rzymu. Zezwolił także na zwołanie drugiego soboru powszechnego do Konstantynopola w roku 381, na którym 150 biskupów ze wschodu potępiło wspomniane błędy. Sobór ten postanowił także, że biskup Konstantynopola jako stolicy cesarskiej posiada pierwszeństwo honorowe, bez jurysdykcji, zaraz po biskupie Rzymu, ponieważ Konstantynopol jest nowym Rzymem. Damazy I nie zaakceptował postanowień soboru. Synod rzymski zwołany w 378 roku zwrócił się z prośbą do cesarza Gracjana, by państwo udzieliło pomocy biskupom w wykonywaniu wyroków kościelnych w Rzymie i Italii. Cesarz wyraził zgodę oraz uznał zwierzchność sądową biskupa Rzymu i odpowiedzialność biskupów tylko przed kolegium biskupów, a nie przed władzą świecką. Synod wypowiedział się za wolnym wyborem papieża, z tym, że cesarz zastrzegł sobie prawo zatwierdzania wyboru. W roku 382 na prośbę świętego Ambrożego Damazy zwołał do Rzymu synod w nadziei zjednoczenia wschodu i zachodu we wszystkich kwestiach religijnych. Niestety biskupi wschodni zbojkotowali synod. Synod ogłosił także oficjalnie prymat biskupa Rzymu, opierając się na prawie sukcesji, począwszy od świętego Piotra. Rolę eksperta papieskiego na tym synodzie odegrał święty Hieronim. Papież bardzo go poważał i dlatego polecił mu przetłumaczenie Pisma Świętego na język łaciński. Istniały bowiem wówczas liczne tłumaczenia, lecz bardzo niedoskonałe. Papież chciał ustalić jeden tekst, aby stał się on obowiązującym w Kościele Rzymskim. Hieronim w ciągu 30 lat wykonał to zadanie, tworząc tak zwaną Wulgatę. Stała się ona urzędowym tekstem Kościoła po dzień dzisiejszy. Damazy był pierwszym papieżem, który nazwał biskupstwo rzymskie stolicą apostolską. Rozwinął kancelarię papieską i przeprowadził reformy w liturgii. Za jego pontyfikatu łacina stała się głównym językiem liturgii rzymskiej. Dzięki wpływom papieża ogłoszony został edykt uznający chrześcijaństwo za religię państwową, a było to 28 lutego 380 roku. Damazy zajął się także sprawą urządzania cmentarzy i grobów męczenników. Sam, będąc poetą, na wielu nagrobkach zostawił własne utwory. Do naszych czasów dochowało się ich około 60, a było ich znacznie więcej. W ten sposób ocalił od zapomnienia wielu świętych. Zmarł 11 grudnia 384 roku. Nie został pochowany w katakumbach. Jego relikwie spoczywają w głównym ołtarzu kościoła San Lorenzo in Damaso, który sam ufundował, prawdopodobnie na miejscu swojego rodzinnego domu. 1 września 1577 roku zostało odnalezione miejsce pochówku papieża Damazego, a kardynał Aleksandr Farnese polecił zbadanie relikwii.
Czaszka świętego Damazego pochowana jest w Bazylice świętego Piotra w Rzymie. W ikonografii święty Damazy przedstawiany jest w ornacie z tiarą i pastorałem, czasem jako papież spoczywający na tronie. Jego atrybutami są książka, pastorał, pierścień z diademem, będący aluzją do jego imienia, a Damas oznacza bowiem diament. Jest patronem archeologów. Módlmy się. Wszechmogący Boże, święty papież Damazy czcił i miłował Twoich męczenników. Spraw, abyśmy za jego przykładem zawsze sławili zasługi świadków wiary. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieków. Amen. Christe Jesu, Kyrie.